Witam Was tutaj, cześć, cześć, cześć. Zapraszam Was na kolejny odcinek z Fiskana z PlayStation 4 Mass Transit. I co tu dużo mówić, zaczynamy kolejny odcinek. Dziś sobie się zajmiemy ogólną rozbudową miasta, choć też bym się zajął komunikacją, ale na pewno nie tak jak ostatnio, gdzie się zajmowaliśmy tutaj tą dzielnicą. Ogólnie sobie ładnie zbudowaliśmy tutaj ludzi i tym też dziś musimy się niestety zająć, bo ludzie już tak mają, że lubią się bardzo rozbudowywać. Jednakże przed chwilą musiałem tutaj zwalczyć pewne problemy. I ja już tu widzę, tych budynki wysokie mi się tu trochę nie podobają. Tutaj są te niskie i chciałbym, żeby one tutaj były te niskie. I tak. To są biura. Okej, dobra. Rozumiem, tu jest dzielnica na pewno jakaś, dokładnie. Dajmy sobie zagospodarowanie przestrzeni. Zakaz wysokiej zabudowy. O, dokładnie. I to nam powinno całkowicie tutaj pomóc. I tu to samo. Nie. To ma to. To już tym nie muszę kręcić, z tego co pamiętam. Zakaz wysokiej zabudowy. O, proszę bardzo. Mam nadzieję, że w tych dwóch dzielnicach to oni się do tego będą stosować. No te budynki niestety będą musiały zejść, ale później powinno być lepiej. Tak, przed chwilą nadrzucili mi na podatki i obniżyłem je. Chociaż dosyć drastycznie, więc też nie wiem, czy może bez przesady, ale. No, powiem tak, tym możemy podnieść póki co. I tak, ponieważ tutaj jest całkiem. Zbiera się noc. No tak, zerknijmy sobie, czego potrzebuje nasze miasto. Zbiorników wodnych. Dobra, akurat co do zbiorników, to jak będzie potrzeba, to sobie postawimy. Opieka zdrowotna nie jest na poziomie zadowalającym. W niektórych miejscach. Ciekawe czemu. Nie mam bladego pojęcia. Może tego, że tutaj jest tak dużo komunikacji, że aż to jest trochę niezdrowe? Wiem, to jest niemożliwe, ale może. Dobrze, jesteśmy na bardzo dużym minucie, nie wiadomo dlaczego. Populacja, nieważne. Hałas, to nie, to też nieważne. O, tutaj. Tak, mamy jedną tutaj spalarnię, ale my ją sobie tu już zostawmy. Ona tutaj nam strasznie brud robi. I smród. I eksport turystyka, dobra, tutaj to nie. Wiatr, odpady, status spalania. Okej, nie jesteśmy dobrzy ze spalaniem. Śmieci, dobra, mniejsze z tym. Ryzyko pożarowe. Ogólnie jest niskie. Co nie znaczy, że nie mogłoby być lepsze. Dobra, na razie tym się nie zajmujemy. Wypoczynek. Tu im trzeba postawić park. Edukacja. Z uniwersytetem jesteśmy na pyk. Czyli nasze te trzy uniwersytety tam są w jednym miejscu. Zaraz się zapełnią. Szkół podstawowych mamy za mało. No, to tak, postawmy sobie na podstawówkę. Bo z tego co pamiętam, to było problemem. I czekaj, co tu było jeszcze problemem? I park. Okej, dobra, no i jakiś park, parczusi i tak dalej. To tutaj jakiś taki. O, dokładnie, proszę bardzo, możemy sobie wstać. To jest głośnie, podnosi wasz poziom dyskomfortu, ale mniejsza z tym. Nie mam tego pojęcia, czemu aż tak bardzo stracimy force. Ale dobra, niech ci będzie. Powiem to tak. Ja podniosę te podatki, bo ja nie chcę aż tak strasznie, tragicznie tu podnosić, tracić force. Dobrze, tutaj tak. Tu wydobywamy te złoża. Całkiem ładnie. Nie jest to co prawda wydobycie takie wiadomo, jakie byśmy tutaj chcieli korzystać z niego, ale i tak. Może być. Ciach, 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 ciach. I jeszcze to. Dobra. I tak, czy macie podłączenie do wody? Nie macie podłączenia do wody. Kurczę. Dobra, ale teraz już macie. Dobra, to jest zrobione. Ludzie się strasznie chcą budować w naszym mieście. A my podnieśliśmy im przed chwilą podatki. Dobre. To jest naprawdę dobre. Im bardziej podnosisz podatki, tym bardziej ludzie się chcą tu budować. He. Dobra. Tu sobie coś takiego postawmy i tu będzie park. Tu już z góry uprzedzam. Tutaj musimy postawić jakiś park. Jakiś duży bym postawił, ale widzę, że duży to nam tutaj nie chce wejść. No i do niego oczywiście jakieś ścieżki. Normalnie bym tutaj postawił tylko kopułę, ale ze względu na kiepski budżet nie zrobimy tego niestety. Ale no cóż. Ogólnie przecież dzisiejszy odcinek nie będzie jakoś taki strasznie długi też. Bo dzisiaj chcę trochę więcej nagrać, żeby mieć trochę już bardziej luźniejszy teraz tutaj czas. I tak przy ostatnim odcinku przy Induski to tyle spędziłem czasu przy Park Life, że szkoda po prostu mówić. Dobra, nagle 100 minut.
Wiem, a Widzonosz próbuje walczyć z czasem w odcinku ze Stiskana, to jest niemożliwe. Ogólnie a Widzonosz walczy z czasem, to jest niemożliwe, ale... Okej, jak obniżymy sobie... Dajmy sobie 5%, zobaczymy. Zobaczymy, czy on po prostu będzie jeździć jeszcze wolniej, czy co? Nie no, 180, nie może się zmniejszyć. Może mniej forsą dzisiaj będziemy wydawać. Na to bym liczył. Dobra, i tak, tutaj... Ogólnie jest taka trochę wolna przestrzeń, której bym nie chciał zbytnio zapełniać. Tak samo jak nie chciałbym tutaj budować zbytnio dzielnic, ale są też, to jest niestety nieuniknione. Tak samo jak i tutaj. I tak, tutaj na handel już to zostawiamy. To już z góry mówię, tam będzie handel. I tutaj nie ma bata. I przy tym już nic nie powiem. Tu jest miejsce na lotnisko, więc tu nic nie budujemy. Ale tutaj jest całkowicie przestrzeń niewykorzystana pod jeszcze żadną zabudowanie. Więc sądzę, że nikt nie powinien być tutaj jakoś strasznie zły, gdybyśmy sobie tutaj, no nie wiem, coś tutaj wybudowali. Więc tak, dajmy sobie tutaj drogę. Tutaj kawałek. Kuleczka. Gra. Jak ja próbuję z tą dyskutować, inaczej, próbuję się z tobą dogadać, bo to ja zawsze z góry mówię, ja próbuję się dogadać ze Stiskanem, bo dogadać się nie da, ale to jest próba. To ty oczywiście odrzucasz moją próbę i mówisz, że jeszcze to ja jestem tutaj ten zły. Nieładnie, nieładnie, nieładnie. Dobra, gdzieś dotąd. Okej, okay. I tam dalej, nie wiem, jakieś parki przyszłościowe. Będę myśleć w przyszłości, co tam wstawić. Póki co nic. Jakiś dworzec kolejowy na pewno też tutaj gdzieś nie trzeba wstawić. I tak wiem, tutaj trzeba puścić więcej pociągów. Czekaj. Nawet mamy całkiem ładnie przygotowane miejsce na takie pociągi. Dobra, czekaj, puśćmy sobie tutaj ten drugi tor. Bo tutaj akurat on się przyda. Wyłapmy linie pomocnicze. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Okej, okay, dobra, widzę, że we have Houston an problem. Dobra. Czekaj. Czy ja czegoś tu nie rozumiem? Pierwsze, czemu nie mogę tego tutaj normalnie postawić, jak ja bym tutaj to chciał? To jest bardzo dziwne. Okej, okay, to mi się w ogóle nie podoba. Ale dobra, powiedzmy, że chcę sobie zrobić w ten sposób. I tutaj do góry podjedziemy. Okej, okay, dobra, rozumiem, jaki jest twój problem. Tu jest obniżony zbyt bardzo teren. I znowu się zajmuję komunikacją. Znowu się zajmuję pociągami, mimo tego, że miałem się tego dzisiaj nie robić. Kurczę. I weź tu się ze mną dogadaj. Okej, okay, zmniejsz siłę i to podnieś trochę. Okej, okay, dobra. Może teraz by tutaj mi to ładnie wyszło. Tylko spod ziemi będzie tu ładnie chciał wejść. O, dobra, jest. No, w końcu. Dobra, no i tak, stąd sobie daję pomocnicze. Tu mi na razie jesteście zbędne. Czekaj. Nie. Tu stąd i tu stąd. Swanego przed chwilą grałem w pewną gierkę, szczerze mówiąc, polecam. W Detroit Become Human. Oj, to jest jedna z tych gier, w którą chętnie hasę kiedyś raz zagram. Póki co to oczywiście grałem demo. Ale... No, powiem tak, na pewno kiedyś w dalekiej przyszłości kupię sobie pełną wersję tej gierki. Nie wiem, kiedy to będzie, ale taki mam zamiar. Z tego my stadion mamy. Czyli ze stadionem też możemy zarabiać trochę forsy. Okej, okay, dobra, tak się teraz zacząłem zastanawiać. Skąd my, kurczę, możemy pozyskiwać takie forsy bardziej tutaj gruntownie? Ojejku! Wygrana, przegrana, wygrana, przegrana, co to ma być? Halo? Panowie. Obniżę trochę ceny biletów, może o to chodziło. Ale ja chcę, żebyście wygrywali. Bo wtedy mi się ludzie nie cieszą. Jeżeli przegrywacie. Dobra, tutaj oczywiście będą biura. Będą wyciszać tutaj. I tutaj... tutaj o dalej. Tu sobie postawimy dworzec. I teraz tak, bo mamy parę opcji dworców. Mamy ten standardowy kiepski. Ale mamy też ten. Ale sądzę, że taki duży tutaj stawiać to chyba trochę bez sensu. Bo co prawda faktem... A nie, chyba duży sobie gdzieś tam dalej postawimy. Nie, on tutaj nie ma kompletnie sensu z tego, co mi się wydaje. Nie ma. No, to postawmy sobie ten... Właściwie to one nie są tak od siebie dużo się nie różnią.
wielkością, ale już niech ci będzie, że mały i duży. Dobra, no i tak, ten worek tutaj ładnie wrzucił. O, proszę, mamy drogę. I do drogi byśmy go sobie dostawili. Dobra, to jest zrobione. Teraz tak, trzeba do ciebie podłączyć drogę. Oczywiście drogę podłączymy w istnie skocznym i wspaniałym pomyśle. I ciągi tu będą musiały trochę skręcać, ale sądzę, że to nie powinien być jakiś duży problem. W końcu to są ciągi. Czekaj. Czy mi się dobrze wydaje, że to jest nitka tylko i wyłącznie dla towarowów? Tak. To trochę utrudnia mi pracę. Bo musimy tu zrobić inną przejazd. Dobra. Czekaj. W ogóle tak, dokąd jedzie ten zielony? Bo ta zielona nie pamiętam, że ona to dokąd jedzie. Okej, zielona jedzie dotąd. Teoretycznie możemy zrobić, żeby tutaj się zatrzymywała jeszcze ta linia tutaj na górze. I w sumie to nie widzę problemu. Tak, trochę się pokręci. Albo nie, dobra, pójdźmy im osobną linię. Bo tu będzie już trochę trudno to wszystko wmontowywać i w ogóle. Tu będzie już trochę tego przydużo. O, dokładnie coś takiego. Ładne podłączenie, czekaj. Dajmy sobie stąd, tutaj. I tutaj, okej, dobra. Wyłączmy nasz dworzec z połączeń zewnętrznych, dobra, to jest zrobione. I oczywiście woda, bo tu będziecie się chcieli ludzie budować poniekąd. Więc wam już tutaj dajemy i dajmy, abyście się już rzeczywiście mogli budować, bo to może być trochę irytujące. Z tego tylko jak się robi ciemno, to my tracimy forsę. Później wychodzimy już na prostą, to też jest trochę dziwne. Dobra, no i tak. Tutaj chciałem sobie zrobić handel. Tutaj. Tu biura. A dalej to już jak poleci. Jak poleci, już pędzlem będzie dalej. Czyli tutaj już mieszkańcy. Tu już możecie się budować, a wiem, że chcecie, więc nie powiedzcie mi, że nie. Co do wody. Nie mam tego pojęcia, czemu nie macie wody. Bo w końcu jest wszystko ładnie, na pięknie podłączone. Co nie? Tak, ci mają problem z hałasem. Jedyne, co wam mogę tutaj postawić, abyście nie zrządzili na hałas, to park. I tyle. Nie zamierzam wam tutaj dawać ludzie nie wiadomo czego, bo to jest miasto, a nie jakieś nie wiadomo co. Dobra, no i stąd pociąg będzie sobie jechać ładnie, prosto, prawidłnie. Tutaj? Tak całkiem prosto? Dobra, niech ci będzie. Jak nie masz zbytnio dużych zakrętów, to proszę bardzo, całkiem ładnie, prosto będziesz tutaj jechać. Dobra, to tak, to mamy zrobione. Pierwsza linia tutaj kolejowa już podłączona. Dalej, tu nasz Bambaj jedzie. Bo Bambaja to tutaj nie będę podłączać. Metra, z tego co pamiętam, my tu jako takiego nie zainstalowaliśmy, ale sterowce to inna bajka. Sterowiec mógłby się by tu pojawić w sumie. Ale jeśli już, to może po tej stronie. Tak, bo tu będzie bardziej oddział biurowy i będziecie mogli się tu dolecić. I tak, ponieważ nasz stop, o dokładnie, sterowiec leci tu, to później on sobie tu poleci i będzie zawracać tak. Szczerze, to on tu będzie zawracać, bardziej. Ale w sumie czemu nie? I czekaj, gdzie tu jest ten stop? O, dokładnie. Przesuniemy ciebie, twojego stopa. Tutaj ładnie do ciebie. O. Tutaj może ludzie trochę będą mniej zadowoleni, bo właśnie usunęliśmy jedną nitkę, ale mniejsza z tym. Ciach. Nie, czekaj, jeszcze tutaj. Kurczę, no. Zrób tutaj się przystanek. I ciach. Dobra, jacyś tam ludzie są zadowoleni. Dobra, woda. Woda. Woda rzeczywiście może być tutaj problemem. Prąd poniekąd również, ale nie powinniście aż tak bardzo tutaj na to marudzić. I tak, ponieważ tutaj widzę, że macie problem, my tym się teraz zajmiemy, frajerzy. Was tutaj... Nie tutaj, nie wy. Wy tu macie być. Czekaj, gdzie to była, która była opcja? To była ta. Dajmy sobie mały pędzel. Pobawimy się w City Skylines na PC. Tu damy sobie biura. O, proszę bardzo. O, tu już możemy sobie dać duże, proszę bardzo. Tu biura. No może poza tym małym miejscem, tutaj nie chcę, żeby się cokolwiek budowało. I z tego co pamiętam, gdzieś tu była kolej linowa. Gdzie? Tu. Okej. Jakby tu wstawić kolejny przystanek ładnie. Tak szczerze, to tu by mogło to się zakończyć, bo to nie ma zbytnio gdzie dalej iść. No bo skąd? No bo gdzie dalej to będzie mi tu kurczę szło? Nie, no, tu sobie damy stopa.
Jakoś tutaj będziecie dojeżdżać. Dajmy sobie, no ma, niech będzie tutaj. Stop. I tak, po pierwsze i najtrudniejsze, tutaj musimy to do góry podnieść. O, no, nawet aż tak nieźle. Już myślałem, że po pierwszej to najtrudniejsze. Ale widzę, że aż tak źle nie jest. No tak, to dobrze. Tu sobie trochę zjedziesz w dół, a tutaj wjedziesz w dół. Dobra, mamy połączenie tutaj. Swojego nie wiem, czy wiecie, ale bardzo lubię z tej linii tutaj korzystać. O, proszę bardzo, wystarczy sobie zerknąć. Idą na lewo i na prawo, to znaczy, że jak sobie klikniemy jakiś wagonik, który by tutaj jechał. Czekaj. Wystarczyłoby popatrzeć tam do środka, ale widzę, że tutaj jest trochę lekki problem. I musi przyjechać jakiś wagonik. A wagoniki tutaj mają jakiś ewidentny problem. Dobra, 16 osób jedzie. Gdzie jest moje ustawienie? Dobra, przyspiesz czas. Wow, zrobimy force w końcu, świetnie. Mówiłem coś o krótkim odcinku. Dobrze, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Kolejny będzie weekend, jeżeli. Jakoś w weekend. Dobra, i zobaczcie, 23 osoby jadą tutaj dalej. To jak dla mnie, według mnie to jest całkiem ładny wynik. Dobra, wracając do tego. To są nasze sterowce. I ponieważ tu są sterowce, a ludzie są po drugiej stronie kompletnie, to sądzę, że tutaj im jakieś przejście dla pieszych mogłoby się przydać. Tak, dokładnie. Z tego jak się zastanawiam, czy to jest przejście dla pieszych będzie lepsze, czy to będzie lepsza ścieżka rowerowa. Okej, okay, obniż to. Dobra. Ścieżkę rowerową to możemy im tutaj zrobić, żeby... Tylko i tak to jest nic, jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe, bo nie mamy tu rillo. Więc to tak... Taka półzabawka trochę jak dla mnie. No bo tak jeździć, ale bez rowerów publicznych w mieście, no. Tak trochę nieprzemyślane. Dobra, nieważne. Dajmy sobie... Czekaj. Tutaj też nie chciałbym, żebyście się budowali. Dobrze, wy tu się powoli zajmujecie miejsca i bardzo dobrze. Z tego dworca sądzę, że póki co mało ludzi może korzystać. Ale, aby wam usprawnić, chciałem wam tutaj zrobić przejście dla pieszych. Ale sobie uświadomiłem, że macie tutaj w końcu tą kolej linową i z niej możecie korzystać, jeżeli macie jakieś problemy i zachcianki. Nie, dobra, to nie, to na razie nie. Sterowce tutaj. Okej, okay. Jeżeli ktoś ma jakąś specjalną potrzebę, to rzeczywiście będzie mógł tutaj dożyć. Dobrze, ale wracając do jakiejś takiej bardziej większej rozbudowy. Wracam się kiedy indziej zajmę. Tutaj całkiem wszystko ładnie jeździ. I tutaj jakiś dawno, bardzo dawno temu, za górami, z lasami, dałem im, żeby tu się mogli budować. Jak możecie zauważyć do dziś, zainteresowanie jest naprawdę wielkie. Oni tu się wszyscy chcą bardzo budować. I jest po prostu kicha. Ale mamy coś takiego jak mola i tego innego rodzaju rzeczy. Ty możemy na przykład tutaj postawić. Czekaj, tylko czy tak, pierwsze. Tu mi to nigdzie nie wejdzie. O, było, było. Tu mi wejdziesz. Dobra, świetnie. To trochę może podnieść tutaj. Tutaj jest takie jeszcze jedno molo. I tutaj coś takiego. O, dobra, dobra, dobrze. I tutaj, oj, tak. Czekaj, bo to mi ładnie wchodziło. Póki co nie jesteś podłączony, ale widok z tego to będzie idealny. Po prostu wprost idealny. Dobra, tutaj. Tu jest lotnisko. Przy lotnisku na razie nie będziemy mieli dużo kręcić, bo lotnisko to. Co tu dużo mówić? Czekaj. Co? 247 osób? No to lotnisko to po prostu, co dużo mówić, jest. Idealnie z niego ludzie korzystają. Z tego tutaj też dobrze. I rzeczą jeszcze taką jedną ważną, którą chciałem tutaj zrobić. Jak się budowali, tak się budują. Nic. Wtaję, żyli. Dobra, po prostu handel chyba trochę przejechaliśmy z tym. Jest go trochę przydużo. Wyłączmy tutaj w ogóle skrzyżowania. To nam pozwolił. Dobra, nie o to mi tutaj chodzi. Mamy tutaj naszą kolejkę, co nie? Nasza kolej jednoszynowa. I tu jest kolejny przystanek, który mamy z niego korzystać. I ten kolejny przystanek będzie jechać odtąd. Tak. Skończmy sobie tutaj dobrze po prostu z koleją jednoszynową i będę mógł sobie na spokojnie skończyć scenariusz. Okej, czy teraz tak, bo tu musi być bez żadnego słupa. Okej. Dobra. To jest naprawdę ciekawy pomysł, ale jednak bym wolał, żeby to aż tak bardzo tutaj nie skręcało. Więc czekaj. Nie, dobra, tutaj nie wejdzie. To może... Czekaj, możemy sobie zrobić większy zakręt.
Okej, okay, było bliżej. Trzeba wszystko wyłączyć teraz. Dobra, jeszcze raz. Bierzemy sobie stąd. Powiedzmy, że dotąd. I tu musimy podnieść oczywiście jeden. Okej. Okay. No. Dogadać się można, dogadać sobie. Świetnie. No i tak, tutaj. A, bo tu jest jeszcze handel. Ale tutaj tym bardziej się nic nie buduje. Bez sens. Żeby tu się akurat nic nie budowało, to już trochę jest dziwne. Dobra. Jakby coś, możemy tutaj postawić w przyszłości jakąś stacyjkę kolei jednoszynowej, ale póki co tego nie przewiduję. No bo tutaj póki co nic nie ma po prostu, tak? No więc co ja będę tutaj komuś tutaj budować się, kogoś tu w ogóle nie ma jeszcze. Dobra, tak. Stąd tutaj na pewno będzie dojazd. Czekaj. O. Tu będziesz nawet mieć przejazd. I tak, dajmy sobie zakręt. Dajmy sobie tutaj linię pomocniczą. Czekaj. Weź to teraz złap jeszcze. O. Dobrze, rozumiem. Bierzemy sobie stąd zakręt. I tutaj linię pomocniczą. I mi się to ładnie łączy. I ładnie przejeżdża. Okej, okay, dobra, prawie ładnie. Tu jeszcze trzeba zrobić to podłączenie. A jak to będzie, to będzie wszystko, tak? No powiedzmy. Powiedzmy, że jest tutaj wszystko ładnie, pięknie zrobione. Tak, tu nawet jest taki wielki zakręt. Tu jest dużo miejsc na przyszłe zabudowania. Tutaj, jak już wcześniej mówiłem, jest bardzo duży popyt na ludzi. I taksówki. Taksówek tu jest od grona. A ja im tu przecież dałem miejsca postojowe i ja tego kompletnie nie rozumiem. Miejsce postojowe mogę nawet tutaj ludzi postawić. Gdziekolwiek zechcecie, ale nie w takim kluczowym miejscu. Bo tutaj inni ludzie chcą dojeżdżać. Ja im tu stawiam, wykrywam się i w ogóle. A oni oczywiście co? Nic. Mam zwykłe taksówki. Okej, normalne taksówki. Mam to gdzieś. Dobra. Czekaj, tutaj nie. Bo byśmy sobie dali jeszcze gdzieś, żeby wyjeżdżały taksówki. Tutaj? Dobra, niech będzie. Na razie jeszcze takie jedno miejsce, bo tu wypływałem te statki, to już nie będzie. Dobra, no i tak. Jak tam jesteśmy z czasem? 22 minuta. Dobrze, czekaj, zerknijmy sobie, jak tutaj jedzie nasza kolej jednoszynowa. Bo ja to muszę zobaczyć. Czekaj. Bo tak, pokaż mi linię. Bo jak mamy tę naszą linię centralną, która, bo ona jedzie tam, jedziesz tu. Czekaj, co? Okej. Okay. Nasza ta linia główna wjeżdża na te wszystkie tory. Okej, okay, i tu później zjeżdża. I robi kółeczko i zawraca i wjeżdża tutaj. Okej, okay, dobra, rozumiem. Powiedzmy, że rozumiem. Mój pomysł był teraz taki. To teraz jak teraz tak sobie pomyślę. To tu nie będzie miejsca. Okay. Tak, bo tu jest każdy tor wykorzystany. Co nie? No poza tym jednym, który tutaj... Co, kolejny bug? O nie. Nie ma. Nie ma grania. Ja ci tego na coś takiego nie pozwolę. Czekaj, to sobie przystawmy. Nie. Kurczę, podnieśmy tu podatki, gdzie nie trzeba. Ale nie. Czekaj, nie tutaj. Komunikacja. Kolej jednoszynowa. Wyłączmy tą niebieską linię, żebym... O, dokładnie, z widoku. I tak, tu usuwamy przystanek. I tu też musimy wyłączyć to z widoku. Czekaj. To jest to, co nas interesuje. To nie, tutaj na pewno nie wyłączamy. Swojego, wszystkie te linie mają taki sam kolor. To jest naprawdę wspaniałe. Okej, dobra, teraz powinno być dobrze. No, i teraz zjeżdżasz ten drugi tor, dobra. Teraz możemy wszystkie włączyć, żeby było widoczne. Ciach. No ma wszystkie. No i teraz będą jeździć tak, żeby się w teorii nie korkowało. W teorii niestety. Ale miejmy nadzieję, że będzie to tak wykorzystywane. Dobra, tak. Teraz nikt nie korzysta z tego odjazdu. No całkiem dobrze. Jednakże... Trochę mi się to nie podoba. Ale tak tylko troszeczkę. Że ta linia tutaj jedzie, co nie? I tak. Czekaj. Bo mój pomysł był taki, żeby zrobić tyle, żeby to wszystko jeździło w kółku i później tu wjeżdżało. A
Ale my to cały czas możemy zrobić. Okej, dobra, rozumiem. Teraz przeanalizowałem wszystkie plany i my to możemy zrobić, tylko musimy tutaj tylko... Gdzie to jedzie? Czekaj, tu mamy naszą nitkę. Tylko tutaj, jak jest nasz zygzak, to musimy to inaczej rozplanować. Dobra. I jak to zrobimy, to będzie wszystko git. Dobra, czyli tak. Jak mamy tutaj nasza kolej, jednoszynowa wjeżdża i zjeżdża, to z jednego miejsca by musiało tutaj... Nie, no właśnie. No właśnie, i tego ty tu nie zrobisz. Tak z ciekawości, czekaj. Nie, o to mi chodzi. Bo ty nie masz szans tutaj dojechać na drugi tor. Ale jeżeli sobie puścimy drugą nitkę, żeby jechała, powiedzmy sobie tutaj, co nie? To czy ty wybierzesz mi tu drugi tor? Nie. Okej. Okay. Dobra, będzie źle korzystać z tego, czyli nie. Dobra, to tak. Nasza kolej jednoszynowa, wyłączmy linię pomocnicze i siatkę, musi stąd dojechać tu i tu wjechać. Tak, bo tutaj z tego co widzę, są dwa kolorki. I tak, nasz kolor, który nas interesuje, to jest ten jasny różowy, czyli ten. Czyli nasza kolejka będzie musiała wjechać tutaj w tą stronę, a zjeżdżać to po prostu będzie sobie jechać zygzakiem. Okej, dobra. Całkiem dobrze rozumiem. Tutaj musimy zmienić kierunki. Dobra. To mamy zrobione. Zaś tu, jeżeli by się to udało, byłoby świetnie. Udało się. Musimy zrobić w przeciwnym kierunku. I najtrudniejszą rzeczą dzisiaj musimy teraz zrobić. To jest akurat bardzo trudne. Musimy zlikwidować tą nitkę. Patrzcie, jak całe miasto się przeciwko mnie wstawia. Dobra, no niestety. Tak bywa, że po jakimś czasie trzeba wyburzyć nawet najważniejsze nitki, ale dobra. Nieważne. I teraz tak. Najlepiej i najprościej oczywiście byłoby, żeby tu jechały dwie nitki i tu po prostu odjeżdżały w boki, tutaj wjeżdżały. I w teorii to jest nawet dobry pomysł, z którego właśnie nawet możemy skorzystać szczerze. Bo tutaj, tak, jeżeli będziemy to ulepszać, to tu nie będziemy mieć żadnego problemu. Tu tak samo. Tak samo, tylko tak, tutaj zostawmy sobie ten jedną szynę, jak już jest. Tutaj będą dwie. O. A tu sobie skręcisz. To nie? Okej. Okay. No nie, musisz trochę skręcić bardziej. Ale sądzę, że jak tu będzie skręcać, to będzie całkiem dobrze. Dobra, tak, ty tu skręcasz. To w takim wypadku to możemy usunąć. To możemy zmienić, czekaj. O, w ten sposób. I stąd, ponieważ nie chcę tu robić czegoś takiego jak taki zjazd, czekaj. Nawet widzę, że chyba się nie dało, widzicie. O, dokładnie, nawet się nie da, to nawet nie będę próbować. Nie da się, to nie. Nie mogę, to nie mogę. Nie ma, to nie ma. Dobra, to tak. Tu na pewno tylko będę zjeżdżać w dół. Wow, coś... Coś się zdobiło, ale nie wiem co, dobra, nieważne. Tutaj zjeżdżasz trochę jeszcze łatwiej w dół. Widzę, że i tak się nic nie buduje, to nic nie będzie. I tu musisz zjechać tu w dół. Dobra, niech ci już to będzie, ale nie, trochę ten zakręt, który się nie podoba. Czekaj, gdybyśmy zrobili w ten sposób. I tutaj jak to jedzie, co nie? To poczekaj, to byśmy sobie zrobili, że owszem, on tutaj jedzie dalej tak jak jechał. No bo akurat to trzeba zrobić. Tutaj tak jak w dół, o dokładnie. Tylko że tutaj też zjeżdża oczywiście w dół. I tutaj wjeżdża. To nie chce tak zadziałać jakbym chciał. Chyba żebyśmy zrobili to w ten sposób. Tylko tu teraz się robi taki zakręt, którego w ogóle nie robię. Czekaj. Bo tak, bo rozumiem, że ty nie możesz się tutaj... O czym my tu gadamy, ludzie? Możesz zrobić zwykły zakręt, a ty mi komplikujesz życie i robiłeś coś takiego? No widzisz. Dobrze. Sądzę, że tak, tą część mamy zrobioną. Jedyne to, co trzeba zrobić, to jeszcze tutaj. Ciekawe, ile osób to tym dotrwa. Szczerze, to wątpię, żeby było dużo.
Bo tutaj to już. Tutaj to już tylko najbardziej wytrwali. Tak. A, później. To nie. Pojedzie sobie ta nasza kolejka tutaj. Pod tym mostem. Teraz się zastanowiłem. Bo szczerze, jak tutaj dojedzie tędy. O, gdzie on jest? Tak, jak. Co to jest w jednym kierunku? A, bo to jest to. Okej, dobra, to nieważne. A tutaj nic nie jedzie? Nie, tu też jedzie. Dobra, nieważne. Nie było tematu. Że można było to puścić pod mostem, ale dobra. Okej, czy to mi tu wejdzie? Dobra, właśnie nawet całkiem dobrze. Tutaj dotąd. Tu musimy wyjechać jakoś. Dobra. Okej, nawet aż tak bardzo nie musimy z takim aż bardzo przytupem. Ale tutaj to byłoby już miło. Czekaj, to tak, najpierw sobie zróbmy stąd wyjazd, będzie później prościej tutaj kręcić. Najprościej jest oczywiście tutaj zrobić po prostu. Jak jest najprościej? O, to jest pytanie. Najprościej będzie tutaj do góry. Nie, ty tu do góry już jedziesz. Bo ty musisz tu do góry. Tylko tu widzę, że się robi słup, który mi się bardzo nie podoba. Tu do góry. Tu przejeżdżasz ładnie nad tym, ale ja tu węzły teraz tworzę. Ło! Tak się tworzy ludzie przyszłość. I stąd tutaj musimy już zrobić zakręt, czyli linie pomocnicze. I to będzie ciekawy. To będzie ciekawy zakręt. Czy mi to się uda? Czy awizjonarz wygra te starcie? Odpowiedź brzmi prosta. Wygra. I to jak? Dobra, stwórzmy naszą linię. Oczywiście, że z czasem się nie wyrobiłem. A chciałem krótki, kurczę, odcinek. No. Weź tu, żeś się ze mną dogadaj. Dobrze, nasz ciąg jedzie stąd. W tym kierunku. To ty, żeś jedziesz, czekasz. Ty, żeś jedziesz, czekasz. Jedziesz tędy. Tak, bo ty tu zrobiliśmy ci ten specjalny zakręcik, dokładnie. Dalej, jedziesz tędy. Później tutaj, ta dzielnica trochę zniknie. Mam już wstępne plany na ten dworzec. W weekend go wam tutaj się pojawi pewnie. Taki timelapse z jego budową. Bo już mam prawie cały wymyślony. Bardzo zmyślny. Tak jeszcze bardzo skomplikowanego węzła to już dawno nie wymyślałem. Szczerze, serio. Po prostu nad nim chwilę siedziałem, żeby w ogóle wymyślić, jak on kurczę może wyglądać. Aż w końcu go wymyśliłem. Ale to nie trwało sekundę. To chwilę trwało. Dobrze, okej. W miarę mniej więcej tu pojmuję, jak to ma wyglądać. I teraz tak. Bo ta linia podróżowa, ona nie jest w jakimś strasznym użytku. Czy możemy na nią puścić główną nitkę? Chyba sądzę, że jednak główna nitka musi mieć własne dworce i tak dalej. Dobra, to nie. I tak, dalej, nasza główna nitka sobie pojedzie dalej. Nie. Bo pomysł był taki, że ona tutaj jedzie teraz tędy. Gdzieś tu znajdziemy sobie po prostu takie gdzie będą dwa dworce, no ja nawet wiem gdzie. I będzie po prostu ta nasza cała trasa zawracać. Zawracać. Bo prawowicie to miały być dwie linie. Ale nie wiem, czy mi się to uda całkowicie tutaj wykończyć. Dobra, stąd tutaj, łoj. Jakiś zakręt, czy nic krótko nie pominąłem. Tych zakrętów to już nie pamiętam, że ja tutaj takie. Ale zobaczcie, w końcu nam się udało, zobaczcie, jaką piękną linię kolei jednoszynowej tutaj wymyśleć. Naprawdę jestem pod podziwem, że takie cuda techniki potrafię wymyśleć. Co? Okej. Czyli jednak. Tu jest drugi dworzec. Czyli jednak dworzec jest drugi. To mnie też trzeba wyburzyć w takim wypadku. I stąd tu będziecie się mogli przesiedleć i jechać dalej, z tego co mi się wydaje. Bo ja chciałem, żeby to jechało już w jednym kierunku, ale z tego co widzę to jest tak zrobione, że niestety to się nie da zrobić, tak jak to było prawowicie. Dobra, niech ci będzie. Jedziesz tędy. Kurczę, odcinek jest się robi długi. Ja chciałem go jeszcze on dzisiaj żeby się wysłał.
Dobra. Powiedzmy, zobaczymy, tak? Tutaj, okej, okay, dobra, tu całkiem ładnie. Tutaj tymi zygzakami nowymi, bo tu wcześniej to jeszcze zupełnie inaczej wyglądało. Tędy teraz będziesz jechać. Kolejna stacja jest po drugiej stronie rzeczki. Okej, okay, dobra, rozumiem. Przejeżdżasz tą stację, nie zatrzymując się na niej. Tam dodamy ci przystanek oczywiście, później. Nie teraz, po prostu. Tu przejeżdżasz ładnym rykoszetem i jedziesz tu, gdzie znowu byliśmy. Przed chwilą dosłownie. Tutaj znowu na przystanek. Tu ten znowu przystanek. W sumie nawet tu korzystałem z tego. I teraz się zatrzymujesz. I tu dodajemy ci przystanek. Dobra. Sądzę, że całkiem ładnie tutaj zrobiliśmy tą nitkę. Tutaj jedzie bardzo ciekawą trasą. Ale po prostu sądzę, że to trzeba pomijać. Dobra, właśnie, idą ludzie, idą. Dobra, nasza główna linia wróciła do naszej łaski, tak, swojego. I zobaczcie, ludzie idą do tego dworca. Nawet bym powiedział, że z różnych ciekawych miejsc. Swoją drogą, czekaj, czy my to podłączyliśmy do sieci? Tak, podłączyliśmy. Zobaczcie, nie korzystają tutaj z tych obydwu i się przesiadają nawet, chyba zawracają, ciekawe. Ale mogą najbardziej się tutaj przydać. Tak, to jest takie nasze trochę centrum tutaj studiowania, bo tutaj się mogą wszędzie przesiadać. Dobra. Tak, póki co ten budynek nie jest podłączony, to jest nihil nobil. Jedyne co możemy tutaj ci zrobić, abyś się czuł podłączony, to proszę bardzo. Okej, dobra, nie chcesz tego zrobić. Wyłącz linie pomocnicze, to nam pomoże. I kończymy ten dzisiejszy odcinek. Proszę bardzo, dojście macie, jakby komuś się zechciało. Zetknijmy na naszą linię. To jest ta brązowa, to jest tak. Okej, dobra, niech się będzie. Ja już wiem, że jest za mało, ale dobra. Stąd. Tu. No tak, tu jest długi rzeczywiście dystans. Dobra, 13, 36, 50. Dobra. Widzę, że całkiem 53 osoby na pierwszym miejscu tutaj. Dobra, dajmy sobie 200. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, możecie stać po górę. No i co dużo mówić, do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. No dziś trochę tą dzielnicą się zajmowaliśmy. I nie tylko. Cześć, dobranoc.